Uśmiecham się na widok Kasi Dąbrowskiej oraz Kasi Kucewicz. Uśmiecham się dlatego, że spotykamy się po troszkę przerwie od naszego majowego wydarzenia, ale no, uśmiech spowodowany jest tym, że rzeczywiście to majowe wydarzenie pokazało nam, jak dużo tematów związanych z kobiecością, z empowermentem, z taką wzajemną wymianą doświadczeń pomiędzy nami kobietami jest potrzebne nam wszystkim. Więc postanowiliśmy wspólnie z Hair Impact i L'Oréal Paris, że kontynuować będziemy te nasze rozmowy, a ponieważ wspaniałe dwie założycielki firmy Hair Impact, którą ja poznałam właśnie podczas tego majowego wydarzenia, czyli Magdalena Linke-Koszek i Karolina Cwalina, zaproponowały, że możemy wspólnie taki cykl rozmów, autorskich rozmów przeprowadzać, więc oto jesteśmy. Oto jesteśmy i właśnie pod szyldem L'Oréal i Hair Impact chcemy kontynuować rozmowy pod tym hasłem kobiety w roli głównej. Kobiety w roli głównej i to słowo, które też próbowałyśmy w czasie majowego wydarzenia jakoś bardziej i bliżej zdefiniować, czyli empowerment. Empowerment XXI wieku. Jesteśmy gotowe do tego, żeby go jakby na nowo definiować, żeby go tworzyć. Jesteśmy różnorodne, ale właśnie w tej naszej różnorodności jest wielka siła. I cykl autorskich rozmów będzie się odbywał raz w miesiącu. To jest jakby otwarcie tego cyklu, a w kolejnych odsłonach będą brały udział także ambasadorki L'Oréal, będą brały udział dziewczyny, które tworzą beauty skład L'Oréal Polska i ekspertki oczywiście, z którymi współpracuje Hair Impact. To nasze pierwsze spotkanie właśnie z Kasią Dąbrowską i Kasią Kucewicz jest troszkę takim spotkaniem, o które ja poprosiłam, dlatego że muszę powiedzieć, że podczas tego majowego wydarzenia, Kasiu, tu mówię do Kasi Dąbrowskiej, w rozmowie z tobą zobaczyłam, jak niesamowicie dużo dzisiaj można zrobić, jeśli chodzi o uświadomienie kobietom, że przede wszystkim muszą pokochać siebie, muszą zobaczyć, jakie są naprawdę i wtedy zacząć budować w ogóle tenże właśnie empowerment. A Kasia Kucewicz, jak się okazuje, ma z kolei ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o wiele, wiele rozmów z kobietami, jak rozumiem, Kasiu, różnych pokoleń, bo jesteś psychoterapeutką, psycholożką, zajmujesz się osobami, które przeżyły traumy, które właśnie nie mogą sobie ze sobą poradzić, więc tutaj to nasze spotkanie będzie się koncentrowało wokół tego, jak pokochać siebie i jak pokochać, ja bym chciała zacząć od tego, swoje ciało, bo też widzimy, że ogromnym problemem jest to, że nie jesteśmy w stanie, my Polki, ale nie tylko myślę, najpierw zaakceptować w ogóle swojej zewnętrzności. Jesteśmy czasami bardzo dobrze wykształcone, mamy wszelkie atuty ku temu, żeby rzeczywiście zdobywać świat i żeby czuć się pewnie w tym świecie, a jednak z powodu jakichś dziwnych kompleksów, czasami naprawdę nieuzasadnionych, chowamy się, nie jesteśmy pewne, przechodzimy na drugi plan. No właśnie, dlaczego tak się dzieje? Jest takie słowo, które brzmi ciało pozytywność. I najpierw chciałabym, żebyśmy spróbowały je zdefiniować. Kasiu, Kasia Dąbrowska. Przede wszystkim to bardzo dziękuję, że mogę brać udział dzisiaj w tym spotkaniu. Jest ono dla mnie bardzo ważne. Ważne przede wszystkim dlatego, że w glamurze, który mam ogromny zaszczyt prowadzić, od wielu lat, a tak naprawdę bardzo intensywnie od roku zajmujemy się tym tematem akceptacji, samoakceptacji. I skąd to się wzięło? Słuchajcie, mniej więcej rok temu przygotowywaliśmy taki numer poświęcony właśnie ciało pozytywności i chcę przytoczyć liczby, które na mnie zrobiły ogromne wrażenie. Okazuje się, słuchajcie, że 90% młodych kobiet nie akceptuje swojego wyglądu. Mhm. Ale idźmy dalej. A 39% 11-latek uważa, że jest gruba. 40% 11-latek, no
to wbiło mnie po prostu w krzesło, bo to są dziewczynki, które jeszcze nie zaczęły dojrzewać, a one już myślą, że są grube. I poprosiłaś, Grażyno, o to, żeby powiedzieć, co to jest za ruch ciało pozytywność. To jest ruch, który generalnie ma swoje korzenie w latach 60., kiedy postanowiono walczyć z dyskryminacją osób otyłych. I oczywiście najpierw dotyczyło to osób otyłych, a później zaczęło to zakreślać głębsze kręgi, zataczać głębsze kręgi. W latach 70. powstał w ogóle termin plus size. Przestano mówić o kobietach grube, otyłe. Sformułowano ten termin plus size, który ma się świetnie do dzisiaj i oczywiście dzisiaj już jest czymś innym, dzisiaj możemy dyskutować, czy w ogóle mówienie o kimś plus size jest już dyskryminacją, bo w ogóle jesteśmy w innym momencie już i świat i my, ale w latach 70. to była rewolucja i słuchajcie, dopiero w latach 70. dzięki temu ruchowi marki modowe zaczęły wprowadzać rozmiar 44. Do tej pory nie było takich rozmiarów w sklepach. Więc jakby ten ruch zaczął się od tego, żeby pokazywać światu kobietom, że ich ciała są w porządku, te grubsze ciała są w porządku. A później ten ruch zaczął zataczać jeszcze większe kręgi. W ciało pozytywność zaczęto wpisywać niepełnosprawność, też chudość, różne znamiona na skórze, różne nawet choroby. Chodziło o to, by przestać dyskryminować kobiety przede wszystkim ze względu na to, jak wyglądają. I tutaj już rozmiar nie miał znaczenia. Chodzi o to, żeby nie dyskryminować inności. Mhm. I od tego się wszystko zaczęło. To, co przytoczyłaś na początku, te dane statystyczne są oczywiście przerażające. Ja też chciałabym później do tych spraw i problemów powrócić. Ale jeszcze Kasię Kucewicz, bardzo proszę też o jej refleksję na temat tego tematu. Rzeczywiście, także witam, cieszę się, że mogę tutaj z wami na ten temat rozmawiać, bo jest on mi bardzo bliski z różnych powodów, też dlatego, że sama jestem osobą plus size, więc czuję i z jednej strony ten kawałek, no i też kawałek moich pacjentek, które często przychodzą do mnie właśnie z takim zagadnieniem, że co z tego, że mam wszystko poukładane w życiu, że jestem kochana, że mam świetną pracę, jak patrzę w lustro i widzę obrzydliwą dziewczynę i mówi mi to często piękna dziewczyna, bo po prostu osoba, która zupełnie w siebie nie wierzy i cała siebie zakrywa. Dla mnie to pojęcie ciało pozytywności jest też bardzo ważne i bardzo ważne w mojej pracy. Ja zazwyczaj w ogóle od tego zaczynam, od tego, żeby pokochać swoje ciało takim, jakie ono jest aktualnie, dlatego, że bardzo często jest tak, że my mówimy, okej, ja będę pozytywnie myślała o ciele, jak tylko zrzucę 10 kg, jak tylko ostrzykam twarz, jak tylko przefarbuję włosy, to wtedy już będę o sobie dobrze myślała. I moim zadaniem jako terapeuty jest to, żeby nauczyć kobiety nie tyle kochać swoje ciało, co zacząć od szanowania w ogóle swojego ciała. Czyli, bo kochanie to już jest wyższa szkoła jazdy, że tak powiem, ale na początku my musimy nauczyć się go szanować. I dla mnie to ciało pozytywności to jest właśnie patrzenie na swoje ciało nie jak na produkt, który trzeba doszlifowywać, dorysowywać, tylko jak na coś, co kochamy, co ma być naszym sprzymierzeńcem, co ma nam pomagać żyć, co jest tak naprawdę czymś znacznie więcej niż tylko skórą, kawałkami tłuszczu i tak dalej. Więc to jest jakby moja definicja, którą ja wewnętrznie w sobie noszę i też jest dla mnie, tak jak tutaj Kasia opowiedziała o tych przypadkach małych dziewczynek, które już siebie nie cierpią, mimo że mają lat 11 i za bardzo nie wiedzą przecież, co to znaczy kanon, co to znaczy wyglądać tak czy siak, a one dalej jakby mają do siebie zastrzeżenia, to też się często spotykałam z tym w mojej pracy, że ludzie mówią, że one nigdy siebie, dziewczyny mówią, nigdy siebie nie akceptowałam, ja nigdy w zasadzie nie myślałam o sobie dobrze, więc to też dla mnie jest pole do pracy. No to zastanówmy się, z czego wynika ta niska samoocena, skąd ona się bierze, bo z jednej strony można powiedzieć po prostu, no tak, okładki, ty przywołujesz, Kasiu, z doświadczenia, będąc redaktor naczelną pisma no lifestyle'owego, że przecież na tych okładkach kiedyś były tylko i wyłącznie idealne, piękne dziewczyny, że na plakatach wiszących na mieście, w reklamach, wszędzie są tylko idealne rozmiary, idealne twarze,
idealne proporcje. Tak, to jest być może jeden z powodów, ale zastanówmy się także nad innymi powodami, takimi znacznie bardziej codziennymi, które wynikają po prostu ze środowiska, w którym dorastamy, z tego, jak wokół nas postrzegana jest właśnie kobieta. Powiedzcie, z waszych doświadczeń, z waszych obserwacji, jakie wy widzicie przyczyny tej niskiej samooceny kobiet, tak dużego, wysokiego procenta kobiet? Ja może zacznę, bo rzeczywiście wywołałam ten temat gdzieś tam w naszej rozmowie półprywatnej, przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, że uważam i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że media i moda i świat mody, a także urody zrobił wiele złego nam kobietom, także kino, także świat aktorski, propagując przez lata pewien wzorzec kobiety. Pięknych, doskonałych, zretuszowanych ciał. O tym jeszcze bym później do tego chciała wrócić, bo teraz wszystko się tak diametralnie zmieniło i to nie jest odpowiedź na twoje pytanie, ale bardzo proszę o głos za chwilę w tej kwestii, bo to jest bardzo ważne, żeby troszeczkę spłacić, oczywiście w cudzysłowie, ten dług. A jeśli mogę tutaj, bo zostałam przez ciebie zapytana o takie prywatne doświadczenie, to ja uważam, że jednak wciąż dziewczynki wychowywane są w kanonie piękna. Mówię przynajmniej o sobie. Ja się urodziłam w latach 70. i mimo że uważam swoją rodzinę za rodzinę dość nowoczesną, moja mama mnie urodziła w miarę młodo, więc nie było dystansu pokoleniowego, ale ja naprawdę żyłam w przekonaniu, że oczywiście będąc dziewczynką mogę wiele, ale że uroda jest ważna. I na przykład mój tata zawsze mówił, och, jaka jesteś śliczna, i to super, bo wzbudził tym jakieś poczucie mojej wartości, ale to było ważne, że dziewczynka musi być ładna i musi o siebie dbać. I na przykład patrzyłam na mamę, która wychodziła na zakupy i jak nie była umalowana, to nakładała okulary słoneczne. Tym nasiąkałam i uważam, że po prostu dziewczynki są wychowywane wciąż w kulcie urody, że jest to nasz atut. Takie mam przynajmniej przemyślenia, nie wiem jak jest teraz, bo jestem mamą chłopców nie wiem jak się teraz wychowuje dziewczynki, ale myślę, że to ma znaczenie, to miało znaczenie. Mała dygresja, a nie sądzisz, że chłopcy dzisiaj bardzo zwracają uwagę na to, jak wyglądają? Też, to prawda. O nowym modelu męskości pewnie można byłoby kilka programów. Na jakieś następne rozmowy, bo to też jest ciekawe. Kasia Kucewicz. Rzeczywiście ten aspekt rodzinny jest tutaj bardzo ważny i kluczowy. Myślę, że tutaj możemy też o własnych doświadczeniach długo rozmawiać, o tym, że rzeczywiście dziewczynka musi być przede wszystkim ładna, dopiero później tam nie, mądra, zazwyczaj o dziewczynki się w ten sposób komplementuje. Czasami to jest tak, że nawet jeżeli dziewczynka słyszy tylko dobre teksty i słyszy na przykład, ty jesteś najśliczniejsza, ty jesteś najbardziej zgrabna, ty masz najpiękniejsze włosy, to i tak jest niedobre, bo to zakłada, że jestem w takim razie ładniejsza od tych, które mają takie brzydkie włosy, czyli one są gorsze, ja jestem ta lepsza. Jakby wartościowanie w jedną i w drugą stronę jest czymś w moim poczuciu krzywdzącym. Pokazywanie i wartościowanie urody, że no my, zobacz, my jesteśmy takimi ładnymi kobietami w tej naszej rodzinie i ty jesteś taka ładna, malutka, ja jestem taką masz ładną mamę, jest tak samo krzywdzące w zasadzie jak to mówienie, zobacz, ja jestem taka brzydka, no i ty też nie masz po kim być ładną dziewczynką. Jakby wartościowanie i ocenianie innych ludzi, uczenie dziecka tego, że ma cały czas oceniać i porównywać się z innymi, że kto ma ładniejsze, kto ma brzydsze, kto ma dłuższe włosy, a kto krótsze, no jest w moim poczuciu już od początku krzywdzące. Ale krzywdzące też myślę sobie jest to, jeżeli chodzi o nasze dzieciństwo, kiedy mama na przykład owszem mówi córce, bo już jest na przykład doedukowana, ogląda takie spotkania jak nasze, no to już wie, że do dziecka nie można mówić, że jesteś brzydka, no to mówi, jesteś piękna, ale potem sama stoi przed lustrem i mówi, nie, no ja to wyglądam okropnie, nie wiem, zestarzałam się i tak dalej.
dziecko jak słyszy taki podwójny przekaz, no to już nie ufa temu pierwszemu, że jest fajne, tak? Już się skupia na tym drugim, czyli co z tego, że mama mi mówi, że jest fajnie i żebym się nie przejmowała wyglądem, jak sama ciągle stoi przed lustrem, więc taką też często zmianę ja zawsze zachęcam, żeby zacząć od siebie, że nie tyle dzieciom mówić dobre rzeczy, co najpierw nauczyć się sobie mówić dobre rzeczy, to jest oczywiście bardzo trudne, bo często my w głowie mamy te teksty przykre z przeszłości. Czasami to są teksty rodziców, mamy, która jakoś nas skomentowała, jak szłyśmy na przykład na pierwszą randkę, ojca, który tak coś dogryzł, ale też i na przykład koleżanek, innych dzieci. Jeżeli miało się takie doświadczenie, a dużo osób ma doświadczenie bullyingu, czyli takiej przemocy rówieśniczej, że dzieci wyśmiewają nas, bo na przykład jesteśmy plus size, tak? Albo bo mamy okulary, bo mamy piegi. Wszystko tak naprawdę może być obiektem kpin i drwin ze strony rówieśników i takie teksty później zostają w nas na długo. I człowiek osiąga sukcesy, wygląda jak milion dolarów, a dalej ma z tyłu głowy ten szyderczy śmiech, czy to rodzeństwa, czy to właśnie kolegów. No i to jest często powód, dla którego my nie potrafimy się zupełnie cieszyć i szanować siebie. I później dopiero na przykład jak po 10 latach oglądamy zdjęcia z liceum, ja tak mam przynajmniej, to jest moje doświadczenie, ja patrzę na siebie z liceum, kiedy byłam fajną, zgrabną dziewczyną, która się ciągle siebie przyczepiała i myślę sobie, Jezu, czego ja od siebie chciałam? Czemu ja sobie takie teksty wkręcałam do głowy, zamiast się cieszyć, jak świetnie wyglądam? No ale trudno, było, minęło. Jeszcze chciałam powiedzieć o, myślę, jednej rzeczy, takim paradoksie troszeczkę, bo z jednej strony mówimy, że jesteś ładna albo nie, a z drugiej strony ciągle jeszcze ciało jest tematem tabu. To jest taki paradoks, że z jednej strony oceniamy to ciało, a z drugiej strony nie, wciąż w domach nie rozmawia się o miesiączce, nie rozmawia się o dojrzewaniu, o tym, że ciało się zmienia, wciąż wstydzimy się w domach na gości. I myślę, że też te małe dziewczynki, mali chłopcy, dzieci nie potrafią znaleźć tego mianownika wspólnego, że z jednej strony to ciało jest ważne, bo muszę być ładny, ładna, a z drugiej nagość jest czymś wstydliwym, ciało jest czymś wstydliwym, więc tak naprawdę to jest taki paradoks, który też nie pomaga. Tak, ale to poruszyłyście kilka ważnych aspektów i z jednej strony, bo ja zapytałam, z czego wynika niska samoocena, a przeszłyśmy troszeczkę na takie mówienie, że generalnie się mówi do dziewczynek, że są ładne i że są śliczne i tak się je ocenia i to się wbija w głowę i stale w związku z tym chcemy być ładne, ale przecież też bardzo często zdarza się tak, że no niechcący może, ale przy jakiejś dużej wrażliwości nastoletniej dziewczynki, jeśli mama jej powie właśnie Ty, Kasiu, zwróciłaś na to uwagę. Zobacz, jak ty wyglądasz, a Alusia zawsze wygląda ładnie, tak? A ty zobacz, jak wyglądasz, zadbaj o siebie. Albo no, nie noś spódniczki, dlatego że nie masz takich ładnych nóg jak Małgosia, więc ty lepiej chodź sobie w spodniach. To mamy też bardzo często mówią. Więc jakby najważniejsze jest to, żeby nie, tak jak powiedziałaś Kasia Kucewicz, nie wartościować, to znaczy ten wygląd jest istotny w tym sensie, że powinnyśmy mieć świadomość tego, jakie jesteśmy, przyjrzeć się sobie również z pomocą właśnie mamy albo osoby bliskiej, spojrzeć na siebie też samokrytycznie, powiedzieć jestem taka i taka, to mogę sobie w sobie ewentualnie wypracować poprzez, nie wiem, dobrą dietę, czy coś takiego, jeśli to mi jest potrzebne, ale jeśli nie, to trzeba siebie zaakceptować pod warunkiem, że nie mówimy tutaj o jakichś patologicznych sytuacjach, prawda? Czyli sytuacjach zbytniej chudości, anoreksji lub też, która no, po prostu prowadzi do wielu nieszczęść lub też zbytniej otyłości, takiego pozwolenia sobie, a bo to nie jest ważne, ważne co mam w głowie, ważne co mam w środku, a nie jak wyglądam na zewnątrz. Więc to jest szalenie istotne. A teraz to, jak wyglądam na zewnątrz i to, co mam w środku, moim zdaniem, wynika z harmonii, którą jest bardzo trudno oczywiście osiągnąć w życiu, ale do tego chcemy namawiać, do tego zmierzamy. Ta harmonia w odnalezieniu swojego punktu najszczęśliwszego, tak? Który pomoże nam po prostu przejść przez świat, przez życie i wykonać i zrealizować wszystkie nasze marzenia tak, jakbyśmy tego chciały. To jest niestety, pewnie się ze mną zgodzicie, to jest niestety
bez końca praca nad sobą. Takie życie w pełnej świadomości. Ono czasami jest męczące, ale w efekcie jest bardzo satysfakcjonujące. Ja tylko jeszcze z osobistego doświadczenia powiem, bo zwracałyście na to uwagę, że rzeczywiście dziewczynkom się głównie mówiło, jakaś liczna dziewczynka, potem jak nastolatka i tak dalej, i tak dalej. I ja miałam zawsze coś takiego, że ja tam byłam zawsze taka drobna blondyneczka, więc zawsze było jakaś liczna Grażynka, jakaś liczna Grażynka. I mnie to strasznie drażniło, muszę powiedzieć zawsze. I zawsze dążyłam do tego, żeby pokazać, że przecież ja jestem dzielna, że przecież ja jestem odważna, że przecież ja jestem mądra, a nie, że ja jestem ładna. I nawet jak już zaczęłam moją pracę zawodową, powiem wam, to jak oceniali moja mama, mój tata, zwłaszcza to, co robiłam, tata zawsze zaczynał: ślicznie wyglądałaś. No i ja byłam wściekła tak strasznie na niego. Ja mówię: co mnie to obchodzi, jak ja wyglądałam? Powiedz, jak ja mówiłam. Czy mówiłam mądrze? No to oczywiście, że mówię, ale zaczynało się od tego. A potem powiem wam, jak tak przeszłam w wiek dojrzały i byłam już tak w połowie czterdziestki, i zaczynały się jakieś tam wyzwania nowe, jeszcze kolejne zawodowe, a mój tata mówi: no naprawdę świetnie mówiłaś, naprawdę bardzo dobrze to poprowadziłaś. Ja mówię: dobra tata, ale jak wyglądałam? Także to też jest, słuchajcie, relatywne. W momencie, kiedy dochodzimy już do pewnego wieku, to też jednak zwracamy na to bardziej uwagę. Chcemy zachować pewien styl, pewną elegancję, pewien szyk naszej urody. I to dlatego mówię, że to nasze życie, życie kobiet, jest naprawdę trudne. I te nasze rozmowy służą temu, żeby wszystkim uświadomić kobietom, że każda w sobie ma to coś. Każda ma ten swój atut, ten argument na życie, który może odnaleźć. Musi tylko spokojnie nad tym popracować. Zgadzacie się ze mną? Ja się zgadzam w 100% i chcę powiedzieć, że ja w ogóle uwielbiam komplementy, więc nawet jak mi dzisiaj ktoś mówi, że super wyglądam, to ja się to wtedy bardzo cieszę i nie jest to dla mnie w żaden sposób ani obraźliwe. Naprawdę z przyjemnością je przyjmuję. I oczywiście zgadzam się, kobiety dzisiaj mogą absolutnie wszystko, ale o co też chodzi już dzisiaj w tej ciało pozytywności? Chodzi o to, żeby zaakceptować siebie, ale to wcale nie znaczy, że w 100% jestem jaka jestem i muszę się kochać. Ponieważ na pewne rzeczy mamy wpływ, a na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Znam dziewczynę, która dzisiaj jest super pewną siebie babeczką, ale całe życie miała odstające uszy. I to tak odstające, i cały czas je ukrywała pod włosami. Na 18 urodziny mama i tata zafundowali jej operację plastyczną uszu. Ona te uszy zoperowała i okazało się, że wszystko inne przestało mieć znaczenie. Ona się umocniła i na tym polegał jej proces samoakceptacji. Ja na przykład byłam zawsze dużym dzieckiem, nawet można powiedzieć grubaskiem. I też mi to całe życie przeszkadzało. Ja naprawdę wszystkie diety odchudzające mam za sobą, wszystkie mam wypróbowane i w momencie, kiedy zostałam mamą, okazało się, że jestem szczupła, że po prostu moje ciało tak na to zareagowało. I też od tego momentu zaczął się inny proces dla mnie, więc też warto mówić o tym, że to ciało ma znaczenie. Nie możemy powiedzieć, że akceptujmy się i koniec, kropka. Pracujmy nad tym, bo to, co Grażynko wspomniałaś, że my jesteśmy silne jako kobiety, że możemy łączyć te role, ale właśnie dlatego, że my jesteśmy świadome siebie. Ta samoakceptacja powinna wynikać z samoświadomości. Jeśli przeszkadza ci, że jesteś brunetką, to się przefarbuj bądź blondynką. Jeśli to ma ci pomóc w innych aspektach życia, to zrób. Jeśli ktoś ma kompleks płaskiego biustu, to naprawdę operacje są dla wszystkich. Proszę, zrób ten biust, jeśli cię na niego stać i być może okaże się, że to jest super. Ale jeśli na przykład ktoś ma ten rozmiar 42 i kocha tę dużą pupę i kocha, nie wiem, to, że jest jego trochę więcej, to jest ta sama akceptacja, że rzeczy, które nam przeszkadzają i które można wyeliminować, to nad tym pracujmy. Więc myślę, że to jest, odpowiadając na pytanie, że kobiety wszystko mogą, ale muszą uświadomić sobie, na co mają wpływ, a na co nie mają. I to o to chodzi w ciało pozytywności. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Kasia Kucewicz,
Bo powiedz też ze swojego punktu widzenia, jeśli chodzi o spotkania z kobietami, bo masz ogromne doświadczenie, rozmawiasz z nimi, musisz im radzić. Jakie są te dzisiejsze największe problemy? Ja myślę, że to, o czym tutaj Kasia powiedziała, sprowadza się do tego, że są kobiety, które patrzą i fokusują swoją uwagę na problemie, a są takie, które skupiają się na rozwiązaniu. Jeżeli my się skupiamy cały czas na problemie, czyli na tym, że sobie się nie podobam, że jestem nie taka, jak powinnam być, za wysoka, za niska, za duża, za mała, to z tego nic nie wynika, tylko kompleksy, poczucie niedowartościowania, niskie poczucie własnej wartości itd. Natomiast warto jest zmienić swoje myślenie w kierunku tego, okej, jakie jest rozwiązanie mojego problemu? Problem jest taki, jaki jest, ale co mogę zrobić, żeby go rozwiązać? Czasami no, nie mogę być niższa niż jestem, ale mogę na przykład się tak ubierać, żeby wyglądać trochę na niższą, tak? Na przykład. Jakby każdy problem daje jakieś rozwiązanie. Jeśli rozwiązania mi się nie podobają albo nie mam ochoty rozwiązywać mojego problemu, to po prostu uczę się akceptacji i już. Natomiast bardzo często jest tak, że my się zatrzymujemy na problemie, myślimy cały czas tylko w kółko o tym problemie, ale jeżeli przychodzi do rozwiązania, to robimy 3 kroki do tyłu. No nie. Czyli ja cały czas narzekam na przykład, że za dużo ważę, ale jak przychodzi do odchudzania, no to nie, to już mi się, nie, to ja nie chcę tak, bo ja mam swoje nawyki, które ja lubię, kocham jeść lody i koniec kropka, tak? Więc czasami podjęcie tej decyzji i wybranie w końcu, na co się decydujemy, czy siedzimy w problemie, czy idziemy w kierunku rozwiązania, no to jest już pierwszy krok w kierunku zmiany. To jest tej świadomości, prawda? Tej samoświadomości. Bo to chodzi o to, że trzeba mieć odwagę ze sobą samą się spotkać. Ze sobą samą się spotkać, szczerze ze sobą porozmawiać i albo zaakceptować, powiedzieć, taka jestem. Mówisz o tym, mówiłaś Kasia, mam mały biust. Dobrze, mam mały biust. Jeśli ja go kocham, to i kto inny go pokocha. Jeszcze tylko taką jedną rzecz chcę powiedzieć, że bo to też nie chodzi o to, żebyśmy my, że po pierwsze komplementy, jeszcze tak wrócę do tego, co mówiłyście, bo tak bardzo to mi brzmi w głowie, że rzeczywiście wiadomo, że komplementy, miłe słowa dotyczące wyglądu są bardzo ważne. I nie chodzi o to, żeby sobie tego nie mówić, bo zapominamy już, jak wyglądamy. Zwłaszcza kobiety od kobiet uwielbiają słyszeć takie słowa, no bo to jest totalnie miłe i fajne. Natomiast jeżeli jest ta krytyka, to też nie chodzi o to, że mama ma nie mówić córce na przykład, tylko ma akceptować, nie wiem, każdy wybór, a chociaż wiadomo, że nie każda sukienka jest na każdą figurę, tak? To teraz my w ramach ciała pozytywności pozwalamy córce niech wychodzi w dużo za dużej albo w dużo za małej sukience, trudno, niech siebie akceptuje. Tylko ważne jest to, że jeżeli już krytykujemy, to żeby robić to bardziej pozytywnie, a nie z obrażaniem siebie, nie z epitetami, nie z ocenianiem, nie z takim dołowaniem kogoś, bo można zwrócić uwagę na przykład na atuty i wtedy pokazać komuś, wiesz, ja cię wolę na przykład w dłuższych sukienkach, czy ja cię wolę na przykład w bardziej rozkloszowanym kroju, niż powiedzieć na przykład, no nie, no w tej sukience to wyglądasz po prostu, nie wiem, jak coś tam, tak? Więc czasami to też, to jakich słów używamy, jakie dobieramy w ogóle słownictwo w naszych komunikatach i do samych siebie, i do innych nam bliskich osób jest bardzo kluczowe, myślę. I tu jest bardzo, bardzo ważny aspekt tego całego ruchu body positive. Chodzi o to, że tak naprawdę my nie mamy żadnego prawa wygłaszać sądy wobec innych ludzi a propos ich wyglądu. Oczywiście, jeśli to jest relacja mama-córka, przyjaciółka, jeśli ktoś kogoś prosi, ale my nie mamy prawa podejść do obcej osoby i powiedzieć, ojej, jaka jesteś chudziutka, albo ojej, skąd ty masz te plamy na skórze. My po prostu nie mamy do tego prawa. I chodzi o to, żeby zaakceptować tego człowieka takim, jakim jest, nie wysyłając pod jego adresem żadnych uwag, chyba że jesteśmy o to proszeni. To jest też niezmiernie ważne, że nie odzywajmy się po prostu nieproszeni, bo nie mamy do tego prawa. To bardzo ważne, co powiedziałaś, a dlatego też ja podkreślam stale rozmowę z samą sobą, tak? Żebyśmy my nie były też właśnie narażone, bo wiele kobiet, no, ja sama pamiętam z dzieciństwa, z okresu bycia nastolatką, ja byłam bardzo wrażliwą dziewczynką i jakakolwiek uwaga była dla mnie naprawdę miażdżąca. Ja musiałam bardzo długo pracować nad sobą, budować
takie poczucie tego, kim ja jestem, jak ja siebie widzę, jakie są moje mocne strony, żeby potem być odporna na to, że jeśli ktoś mi coś powiedział, to ja oczywiście, jeśli to była krytyka konstruktywna, na co zwracacie uwagę, to ja ją sobie przemyślałam i albo z niej skorzystałam, bo widziałam, że ona rzeczywiście może mieć sens, jeśli ją przeanalizowałam, albo ją zostawiałam na boku i szłam dalej. Więc to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie uciekały przed samą sobą i żebyśmy naprawdę starały się w życiu każdą sytuację, która nam się trafia, która nam się zdarza lub którą obserwujemy u innych, jednak wykorzystywały na wzmocnienie siebie, na poznanie siebie. Jest jeszcze taka rzecz, o której Kasia Dąbrowska wspomniałaś, mianowicie to, że rzeczywiście te wszystkie portrety, zdjęcia i tak dalej w pismach były retuszowane, ciało było retuszowane. No a dzisiaj, wracając znowu do nastolatek, one mają telefon komórkowy, w którym mają milion aplikacji poprawiających ich wygląd albo upodabniających, kiedy zrobiły sobie selfie do ich idolki, prawda? No i tu się zaczynają również tragedie. Usłyszałam to w filmie bardzo ciekawym, zresztą filmie dokumentalnym, który jest na Netflixie, Social Dilemma, czyli problem społeczny, gdzie pokazane jest właśnie, jak media społecznościowe mogą wpływać na naszą niską samoocenę. Mhm. Między innymi jest również tam przytoczone dane, iż liczba samobójstw wśród nastolatek i właśnie coraz młodszych, tam było akurat powiedziane, że teraz to już są nawet 12-letnie dziewczynki, które dokonują samobójstwa z tego powodu, że zrobiły sobie selfie, na tym selfie użyły aplikacji, która upodobniła je do ich idolki, ale potem spojrzały w lustro i zobaczyły, że one są daleko od tego. I jakby ta niesamowita siła tego wyglądu, które one zobaczyły, o jakim marzą i tego, jakie są, choć były bardzo ładnymi dziewczynkami, spowodowała, że po prostu dokonały tego, czego dokonały. Także to jest jednak wciąż bardzo poważny problem. To jest problem bardzo poważny, ale też to jest stosunkowo młode medium. Social media, internet, Instagram, to jest stosunkowo młode medium. A jest już pokolenie, które tylko z tym żyje, wiesz? Tak, tak, oczywiście. Natomiast my ciągle jeszcze nie potrafimy rozpracować i zagrożeń, i zalet, i ich tak sklasyfikować, ale myślę, że to jest bardzo duża też rola tych mediów, rola mediów prasy, digitalu, telewizji, żeby uświadamiać, że to, co jest na Instagramie, jest pewną kreacją. Tak jak wspomniane przez ciebie kiedyś okładki. Dzisiaj już wszyscy wiedzą, że sesja okładkowa trwa 12 godzin, że makijaż trwa 2 godziny, fryzury 2 godziny, że często pracuje dwóch makijażystów i dwóch fryzjerów, że są styliści, że jakby ten obraz wykreowany na okładce jest właśnie kreacją. Ale trzeba uczyć, że także ten Instagram jest kreacją, że influencerka, zanim wrzuci post na Instagram, to zrobi 100 tysięcy zdjęć. Ona te zdjęcia wszystkie przejrzy, ona je wrzuci w program, który je obrabia. I bardzo jest ważne to, żeby mówić, że jest to jednak świat wykreowany. Mhm. I oczywiście właśnie, bo to jest taka sytuacja, że dostęp do telefonów mają dzieci. I tu jest ogromna rola rodziców, szkoły, cioć, babć, wszystkich, żeby mieć nad tym kontrolę i żeby tłumaczyć tym dziewczynkom i chłopcom również, że jest to świat wykreowany, że on nie jest prawdziwy. A przecież każdy z nas robi sobie zdjęcia telefonem, smartfonem, prawda? I każdy używa tych filtrów. Więc ja nie używam, bo nie umiem. Ale to cudowne. To jest cudowne, tak. Ale te 15-12-latki, one mają to naprawdę wyssane praktycznie z krwią mam, że umieją to robić. I już powinna im się zapalić lampka, że skoro one to robią, to jak to robią profesjonalistki? Jest to tak trudny temat, tak bardzo złożony. I myślę, że
to, w jakich myśmy żyły zagrożeniach, w jakich ja żyłam zagrożeniach, to jest absolutnie nic w porównaniu z tym, jakie zagrożenia czyhają na dzisiejsze nastolatki. Tak. Bo porównywanie się jest najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić sobie. Naprawdę, bo zawsze będzie ktoś piękniejszy, mądrzejszy, bogatszy, szczęśliwszy. Zawsze. Musimy o tym pamiętać, ale to już jest rola, mocna rola edukacji i naprawdę nawet nie mam odwagi się wypowiadać, co trzeba zrobić, żeby ten świat jakby znormalizować, ten świat social mediów. Ale troszkę o tym to my robimy właśnie, po to ta rozmowa, po to ja też wzięłam ten temat ciało pozytywności, żeby o tym rozmawiać, to dlatego. Mhm. To jest niezmiernie ważne. Tak sobie pomyślałam, że jest coś takiego właśnie, to o czym mówicie, niektórzy socjolodzy i psycholodzy raczej w Stanach niż tu w Polsce, ale jednak zauważają takie zjawisko tak zwanej instadepresji, czyli obniżenia nastroju, który pojawia się w momencie, kiedy za dużo przeglądamy Instagram i zdjęcia innych ludzi. To znaczy, że bardzo często pojawia się w nas takie poczucie, kiedy oglądamy te zdjęcia, że okej, na początku ale ładne, zachwycamy się, ale po 5 minutach oglądania cudzych zdjęć, które są tak bardzo doskonałe, zaczynamy patrzeć przez okno, patrzeć w lustro i zdawać sobie sprawę, ale moje życie tak nie wygląda, to moje życie w porównaniu do życia tam jakiejś influencerki to jest jakaś masakra, to w ogóle mi się nie nadaje. I ja ze swojej praktyki doświadczyłam kilkukrotnie takich sytuacji, że przychodziły dziewczyny totalnie z obniżonym poczuciem własnej wartości, z obniżonym nastrojem i to nie były dziewczyny w wieku lat, nie wiem, 16, 19, tylko to były kobiety koło 30. Mhm. Kiedy ja drążyłam, ale o co chodzi? Co im tak naprawdę obniżyło tą własną wartość? Okazało się, że to jest stałe porównywanie się, że ta schudła po ciąży, ta po ciąży w zasadzie jest płaska, czy wręcz w kręsłe ma ten brzuch, a ja nie mam, że ta inna to jest ciągle na wakacjach przez cały rok, a ta jeszcze inna to ma zawsze taką piękną cerę i zawsze taka nieskazitelna, a jest ode mnie starsza, czy wygląda po prostu w kostiumie, tak to można wyjść na plażę, a nie tak jak ja, więc bardzo często jest tak, że my bez względu na wiek i bez względu na nasze wykształcenie też damy się nabrać na tą iluzję i ona nas bardzo dołuje, więc ja na przykład zawsze mówię swoim pacjentkom, żeby obserwowały te profile na przykład, które są w jakiś sposób twórcze i motywujące. To mogą być też profile pięknych kobiet, ale tylko te, które będą dla nich rzeczywiście inspiracją, a nie powodem do tego, żeby siebie dobijać, dołować i przygnębiać. I czasami zrobienie sobie takiej selekcji tego, co my chcemy przeglądać, bo przecież to jest nasz telefon, tak? To jest nasz Instagram, więc my mamy wpływ, możemy sobie dobrać to, co chcemy oglądać, to sprawia, że jakoś zaczynamy trochę inaczej myśleć i działać. Tak, i to jest też coś takiego, że my musimy, ja stale do tego wracam jak z uporem, ale to uważam jest ważne, że musimy sobie zdawać sprawę z naszej wartości. Musimy naprawdę też, jeżeli wiemy, że w jakichś sytuacjach czy gdzieś jesteśmy słabe, mamy swój słaby punkt, to właśnie nad nim sobie pracować, a jednocześnie znajdować inne obszary, które nam zrównoważą to, że w pewnych miejscach wiemy, że możemy być urażonym, bo jesteśmy, czujemy się niepewnie, to bądź silna wobec tego w innym obszarze. Ja bardzo, muszę powiedzieć, na to zwracam uwagę, bo wracam do stwierdzenia. Ja byłam osobą niezwykle wrażliwą. Wystąpienie przed jakimkolwiek gremium było dla mnie, w ogóle to wydawało mi się to niemożliwe. To było jak miałabym wejść pod gilotynę, dosłownie. A dzisiaj ja pracuję przed ogromną publicznością. Ja mówię do ludzi zgromadzonych w dużych salach. To są wydarzenia transmitowane, co oznacza, że są na żywo. Czyli jeżeli się pomylę, jeżeli nie wiem, będzie jakaś wielka wpadka, to ona natychmiast zostaje na zawsze. Musiałam sobie po prostu wypracować tę pewność siebie i wypracowałam ją właśnie przez takie poznawanie siebie i znajdowanie obszarów, w których wiem, że które mnie interesowały i w których wiem, że jestem naprawdę dobra. I wtedy już nie miało też dla mnie znaczenia, czy akurat będzie tak, że włosy, które będę miała na głowie, będą ułożone dokładnie tak, jak bym chciała, czy też będą po prostu mniej ważne, bo ja tym, z czym wyjdę do ludzi,
po prostu zdobędę ich zaufanie nie poprzez swój wygląd, tylko poprzez to, jak, z jaką pewnością, z jaką wiedzą będę się do nich zwracać. Więc mówię o tym, bo to dotyczy kobiet, najpierw mówiłyśmy o dziewczynkach, a teraz już chcę powiedzieć o takich właśnie kobietach, jak ty powiedziałaś, Kasiu Kucewicz, dojrzałe, pracujące. To jest szalenie istotne, bo na każdym etapie my kobiety jesteśmy naprawdę narażone na to, żeby udowadniać swoją wartość. I trudno, musimy to przyjąć. Tak jest, ale my ją udowodnimy. My ją zawsze jesteśmy w stanie udowodnić, jeżeli żyjemy w zgodzie z sobą. I właśnie wtedy też powracam do tego hasła kobieta w roli głównej. My dla siebie musimy znaleźć tą główną rolę. I wtedy każda z nas, niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie pracuje, a może jest przede wszystkim mamą wychowującą swoje cudowne dzieci i jest w domu, ale też musi wiedzieć, że jej siła, jej wartość polega na tym właśnie, że w tej roli ona siebie akceptuje. I nie szuka, nie ma do siebie żalu, że nie robi jeszcze czegoś innego. A jeśli ma do siebie żal, że nie robi czegoś innego, to trzeba to zrobić. Nie? Coś takiego jest. I tu jest też, uważam, że poruszyłaś bardzo ważną kwestię, bo ty mówisz o pracy, o dojrzałości i tego się nabywa, no powiem niestety z wiekiem, bo taka mądrość i taka mądrość, dojrzałość przychodzi, no niestety z wiekiem, ale też myślę, że na przykład moje pokolenie zostało wychowane też, albo samo się troszeczkę wychowywało z idolami, idolkami. To było bardzo ważne. Ja pamiętam, że jako dziewczynka czytałam pisma, które czytała moja mama i ja w aktorkach, w bohaterkach tych pism widziałam idolki. Ja chciałam wiedzieć, jak one do tego doszły, jak one, jak to jest być na przykład na scenie, czy mieć ciekawą pracę. A dzisiaj no, z przykrością zauważam, że te dziewczyny młode, bo ja uważam, że jednak trzeba się skupić na tych młodych dziewczynach, bo one są zostawione troszeczkę same sobie, one szukają tych idolek w internecie. One uważają, że fajny profil na Instagramie prowadzony przez jakąś dziewczynę, że one chcą być taka, to jest dla nich idolka. I myślę, że to jest też źródło problemu, choć internet zmienia się także i też do tego chciałabym za chwilę wrócić, że on także ewoluuje. Także chodzi o to, że te posiadanie idolki, mentorki, autorytetu jest bardzo, bardzo ważne. Oczywiście, że tak, ale przecież ja też miałam takie. Ja też miałam takie, mimo że nie było internetu, to też czy w pismach znajdowałam te idolki, do których też chciałam się upodobnić. Tak, absolutnie. To wszystko jest prawda. Ale powiedz, bo to jest ważny wątek, jak zmienia się internet? Zmienia się tak, że ten ruch ciało pozytywności, oczywiście o nim dzisiaj sobie opowiadamy, ale na niego się składa wiele innych ruchów społecznych, że te bardziej znaczące, bardziej ważne influencerki, blogerki, influencerzy też odchodzą od sztuczności, też pokazują zdjęcia, pokazują z jednej strony piękne kampanie dla marek, dla których pracują, ale w swoich prywatnych postach pokazują już zupełnie inną twarz. Ogromne wrażenie na przykład zrobiła na mnie ostatnio Julia Kuczyńska, czyli Maff Fashion. Jest to jedna z topowych polskich blogerek, niedawno urodziła dziecko i słuchajcie, no dla mnie to jest wielka odwaga pokazać się w bieliźnie po ciąży, gdzie jest brzuszek, jest ciało, jest nieumalowana i uważam, że ona pokazała milionom obserwatorek, bo ona ma miliony obserwatorek, że jej ciało też jest niedoskonałe i że ona jest niedoskonała i że to zderzenie ze zdjęciami, które pokazuje, kiedy pracuje dla wielkich polskich i światowych marek, są zupełnie inne niż jej prywatność. I wielki hołd za to. I to jest właśnie ten kierunek, w którym idzie Instagram, że on też jest odpowiedzialny, bo ja wierzę, że te prawdziwe influencerki, które dziewczyny i oczywiście chłopcy, którzy zasługują na to miano, że oni czują już odpowiedzialność, że oni czują, jak wielka odpowiedzialność na nich spoczywa i tego bym życzyła
internetowi i sobie, i naszym dzieciom, i sobie też, bo ja też oglądam Instagram. I ja też, Kasiu, doświadczam tego, o czym ty mówisz, że mimo, że jestem świadoma, naprawdę uważam, że jestem świadomą kobietą, to czasami łapię się na tym, że och je, jak tam jest wspaniale, jak jej jest wspaniale. A potem sobie myślę, kurczę, przecież to jest tylko Instagram. To jest kreacja. Ja mam czasami taką też myśl, że dobrze jest, a propos autorytetów, a propos osób, którymi się inspirujemy też w naszym wyglądzie, czy w robieniu naszej kariery, że dobrze jest wybrać sobie jakieś takie trzy osoby, tak jak za naszych czasów to było, że nie było takiego milionów instagramerek, tylko były, nie wiem, za moich czasów była Madonna i w zasadzie dla mnie to było guru Madonna, jak ona doszła, jak ona przyjechała do Nowego Jorku z 17 dolarami w kieszeni, to była moja urban legend, że wszystko można, ale myślę sobie, że dobrze jest wybrać takie trzy osoby, które będą nas inspirować i ich się trzymać. I trzy osoby, które będą naszym autorytetem, trzy osoby, których styl życia nam odpowiada, nam się podoba i za nimi podążać, bo często ja mam wrażenie, że to jest tak, że młode dziewczyny patrzą a tu na jedną, a tu na drugą, wybierają sobie jakieś takie czasami te osoby za bardzo takie i często czują się zagubione, więc dobrze jest tak właśnie wybrać sobie takie osoby, które rzeczywiście będziemy wiedzieli, że one coś ze sobą reprezentują, że to nie jest tylko super zdjęcie i super selfie i pokazywanie swojego ciała, tylko że za tym idzie jakiś przekaz, jakaś filozofia i myślę, że na Instagramie nie brakuje też super fajnych influencerek Polek, które pokazują nie tylko na przykład super zadbane ciało w pięknych trenerach, ale też mówią o jakiejś na przykład, nie wiem, o ochronie środowiska, o ochronie zwierząt, praw zwierząt, o tym, żeby właśnie siebie akceptować, szanować i myślę, że dobrze jest wykonać taką selekcję, bo to, co jakby jest najgorsze, no to patrzenie na te bardzo, bardzo przerobione profile, które w zasadzie nic nie wnoszą, oprócz super urody. I myślę, że to jest najbardziej dramatyczne, żeby jednak z większą rozważnością i pokazywać jakby też jakiś taki dobry wzorzec. I pewnie to jest praca dla mediów bardziej, żeby właśnie promować tego typu rzeczy, nie te profile właśnie takie niższej jakości. Tak, macie rację, to jest rzeczywiście, to się zauważa w tej chwili w internecie, że ten powrót do naturalności, czasami może nawet aż gdzieś dającej taki moment zastanowienia, czy to nie jest z kolei za daleko, czy to nie jest z kolei przekroczenie w drugą stronę tej granicy, że to się dzieje, że dzieje się też to, że te osoby, które rzeczywiście no, widzą, że mają tysiące i miliony followersów, wiedzą, że mogą zrobić coś więcej, to też jest fajne, że modą jest dbanie o naszą planetę, że modą jest ekologia. Niech będzie taka moda, tylko żeby ona się przekształcała w konkretne nasze działania, prawda? To też jest szalenie istotne, bo to, o czym mówimy, że to jest fajnie, że ktoś pokazał ciało niedoskonałe. Myśmy też zrobili z L'Oreal taką sesję bez makijażu, znaczy nieprawda, że zupełnie bez makijażu, ale tylko i wyłącznie z bardzo delikatnym podkładem, żeby pokazać naturalność twarzy, tak? Właśnie nie tą wykreowaną twarz i bez retuszu. I to się spotkało z bardzo dużą aprobatą, ponieważ rzeczywiście potrzebujemy tej świadomości i ona, tak jak mówicie, ona się już rodzi. Rzeczywiście internet się w tę stronę kieruje bardzo dobrze, ale jest zawsze jakieś niebezpieczeństwo i ja teraz przypominam sobie, jak mówiłaś, Kasia, o tym, że Ma Fashion właśnie pokazała takie zdjęcie, Ola Żebrowska też, przypominacie sobie, też zrobiła, pokazała właśnie, że jak po urodzeniu swojego trzeciego syna, że jest bardzo, akurat to dziecko jakoś tam inaczej zadziałało, jeśli chodzi o jej samopoczucie i że rzeczywiście jest zmęczona i nie ma jakiejś ochoty zadbać o siebie przez kilka dni i godzi się z tym i pokazała to również na swoim Instagramie. I to jest tak, to jest bardzo dobrze. Ja tylko sobie przypominam film Andrzeja Wajdy Wszystko na sprzedaż. On był takim pokazaniem, że właśnie w momencie, kiedy wszystko oddajemy,
do publicznej oceny, kiedy wszystko oddajemy wszystkim, to też coś z siebie tracimy. Więc również pamiętajcie, dziewczyny i drogie panie, zostawcie też coś dla siebie. Czy będziecie z tym oceniane dobrze, czy nie, to już jest sprawa innych. To wy zostawcie też dla siebie pewną tajemnicę i zostawcie dla siebie też pewne rzeczy, które będą malowały się na waszej twarzy. Bo ja uważam, że to piękno kobiecej twarzy jest wtedy, kiedy kobieta jest po prostu ze sobą szczęśliwa, kiedy znalazła, odnalazła siebie. I wtedy naprawdę niepotrzebny jest żaden makijaż. Niepotrzebny jest, jeśli kobieta siebie akceptuje, to po prostu to emanuje z jej twarzy. Jest piękna, rozświetlona i oczywiście może sobie podkreślić tuszem do rzęs bardziej to oko, ale wierzcie mi, mówię z doświadczenia. Także to jest strasznie fajne, że to wszystko się tak zmienia, że też możemy o tym rozmawiać, że jesteśmy tego świadomi, że to się zmienia i jak mówię, no będzie tych rozmów coraz więcej, każdego miesiąca jedna na różne tematy, więc teraz jeszcze tylko podsumujmy, ale powiedziałaś, Kasia? Tak, bo to jest bardzo ważne dla mnie, o czym chcę teraz powiedzieć, bo pracuję w prasie lifestyle'owej już 20 lat i jak zaczynałam, to bardzo ważne zawsze było gwiazda, która była na okładce, zawsze prosiła, proszę mi ten pieprzyk usunąć, proszę mi wyprasować zmarszczki, proszę mi pokazać zdjęcie po retuszu, żeby było wszystko idealne. A teraz też jest, proszę mi pokazać zdjęcie po retuszu, ale ten retusz, chcę, żeby zostały moje zmarszczki. Chcę, żeby było widać strukturę mojej skóry. Więc oczywiście to trwało bardzo wiele lat, ale zobaczcie, jak cały ten ruch, jak świadomość kobiet dociera wszędzie, że teraz obciachem jest pokazać sfotoshopowane, wyretuszowane zdjęcie. To jest teraz obciach. Teraz jest modą pokazać twarz, która pokazuje, co przeżyłyśmy, gdzie się śmiałyśmy, kiedy płakałyśmy. I oczywiście makijaż jest wspaniały, ja się też codziennie maluję, ale chodzi o to, żeby był to makijaż podkreślający to, co chcemy podkreślać, a nie ukrywający nasze przeżycia. Dokładnie. Kasia? Ja też tak na koniec powiem, że oczywiście to jest bardzo taki dla mnie pozytywny aspekt, że to się wszystko zaczyna powoli zmieniać, że rzeczywiście ja kiedy chodzę po ulicach i patrzę na te młode dziewczyny dzisiaj, to ja się tak cieszę, że one nie są takie poprzerabiane, że nie mają, że mają gdzieś taki swój, ja to nazywam francuskim stylem bardzo często, czyli taką właśnie niewymuszoną, fajną, fajny styl, fajny wygląd i mam wrażenie, że też że dobrze, że w tę stronę idziemy i dobrze, że się promuje taką właśnie taką nienachalną naturalność, która nie oznacza niezadbania, bo często mam wrażenie, że nam się wydaje, że jeżeli nie jest przerobiona, to znaczy, że jest niezadbana, tylko takie właśnie znajdowanie złotego środka, żebyśmy nadal czuły się fajne i sexy, żebyśmy czuły się atrakcyjne, ale po swojemu, w swoim stylu, ze swoją skórą, a nie z jakimś tam czymś nałożonym, co zupełnie nas nie przypomina. Dokładnie i ta różnorodność jest właśnie piękna i jest naszą siłą, więc dbajmy o nią. Bardzo wam dziękuję, bardzo, bardzo się cieszę, że sobie porozmawiałyśmy spokojnie, a tak jak mówię, to jest pierwszy z dłuższego cyklu, spotkań pod wspólnym szyldem Hair Impact i L'Oréal. Dziewczyny, bardzo dziękuję wam bardzo. Kasia Dąbrowska, Kasia Kucewicz i ja, Grażyna Torbicka. Było nam bardzo miło sobie porozmawiać i mam nadzieję, że coś z tego dla was będzie sensownego na przyszłość, na dziś, na jutro. Dziękuję. Dziękujemy.